Inżynier automatyzacji testów, Test Automation Engineer, wersja 1.0, pytanie 25. Pytanie za jeden punkt, czyli pytanie tak naprawdę na zrozumienie tego, co było w sylabosie, zrozumienie tematu automatyzacji testowania. Tutaj podzieliło mi się na dwie strony, ale jakoś sobie poradzimy. Która z poniższych metod raportowania o rezultatach automatyzacji testowania umożliwia odbiorcy szybkie dokonanie oceny postępu wykonywania testów? Czyli chcemy oceniać postęp wykonywania testów i chcemy to robić szybko. Jakie mamy odpowiedzi? A, arkusze kalkulacyjne. No, zależy, co w tym arkuszu będzie. Tutaj nie wiemy, bo jeżeli będą same gołe dane w tabelce, no to możliwość oceny postępu wykonywania testów nie będzie wcale taka wielka. Gdybyśmy mieli tam wykresy, no to ok. B, kontrolki świetlne. Kontrolki świetlne, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to traktować. Prawdopodobnie zostało to przetłumaczone z angielskiego traffic lights. Ale jeżeli zostało przetłumaczone traffic lights, to traffic lights działa w ten sposób, że mamy żółty, zielony i czerwony. I jakiś tam procent, czy liczba wykonywanych testów powoduje, że albo kontrolka ma zapalone światło czerwone, albo światło żółte, albo światło zielone. Ja osobiście nie jestem fanem takich kontrolek. No jest to rzeczywiście szybko, jednym rzutem oka widzimy, czy jest zielone, czy żółte, czy czerwone, czyli ile testów mamy wykonanych, czy wystarczająco, tak na przykład po procentach, albo ile testów mamy sfejlowanych. Faktycznie jeden rzut oka wystarczy i możemy to ocenić, chociaż nie dają szczególnie jakichś takich bardzo szczegółowych informacji. Odpowiedź C. Szczegółowe raporty z procentowym wskaźnikiem ukończenia, czyli mamy tutaj szczegółowy raport. Nie wiem, czego ma dotyczyć ten procentowy wskaźnik ukończenia, czy poszczególnych testów, czy wszystkich testów, bo jeżeli wszystkich testów, no to moim zdaniem to jest dobry pomysł, zwłaszcza jeżeli ten raport zostanie skonstruowany dobrze, to znaczy na początku raportu będziemy mieli wykres ogólny, a potem raport będzie wchodził w szczegóły, tak jak się robi raporty z testowania, czyli najpierw robimy executive summary, czyli podsumowanie wyników, a dopiero później podajemy szczegółowe uzasadnienie tego podsumowania. Jeżeli taki raport będziemy mieli, no to byłby dobry raport, bo możemy spojrzeć na początek i dowiedzieć się, jak idzie. I odpowiedź D, baza danych zawierająca rezultaty. No to jest odpowiedź na pewno niepoprawna, bo jeżeli chcielibyście dotrzeć do i zobaczyć, jakie są wyniki testów, no musielibyście odpowiedniego SQL-a wykonać, potem zinterpretować tego SQL-a w tabelce. Wobec tego jest to samo, co arkusze kalkulacyjne. No, jak widzicie, ja mam kłopot z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że to pytanie jest krótkie i tutaj jest za mało danych, żeby przeanalizować i podjąć jakąś sensowną decyzję. Wobec tego z mojego praktycznego doświadczenia dla mnie prawidłową odpowiedzią jest C, czyli szczegółowy raport, tylko dobrze skonstruowany szczegółowy raport, tak jak powiedziałem przed chwilą, zaczynający się od najogólniejszej części, a potem schodzący do szczegółów. Jeżeli macie raport, który jest po prostu szczegółowy i podaje szczegóły dla poszczególnych testów z krokami, ze wszystkim, no to nie będzie dobra odpowiedź. Kontrolki świetlne, tak jak mówię, ja z doświadczenia nie korzystam, bo dla mnie dają za mało informacji, no ale ja patrzę z punktu widzenia kierownika testów, który musi mieć odpowiednio dużo informacji, żeby zarządzać testami. Kontrolki świetlne nie dają tylu informacji, żeby móc zarządzać testami. Są dobre dla prezesa albo dla kierownika projektu, kierownika dużego projektu, który na statusie może zobaczyć, o tu testy zielone. Dobra, to nie ma się co przejmować, nie będę się dopytywał. Testy żółte, o dopytam się, co w testach jest nie tak, albo testy czerwone, no to znaczy, że jest jakiś problem, więc trzeba się tym zainteresować. Więc wróćmy do pytania. Która z poniższych metod raportowania o rezultatach automatyzacji testowania umożliwia odbiorcy szybkie dokonanie oceny postępu wykonywania testów? Szczerze mówiąc, ja będę strzelał i ja bym strzeliłbym w B. Strzeliłbym w B,
I taka jest poprawna odpowiedź, jakby zgodnie z kluczem podanym przez ISTQB. Strzelił między B i C, strzeliłbym w B z powodu jednego wyrazu. Z powodu wyrazu szczegółowe. Tak? Dlatego, że w pytaniu mamy szybkie docenienie oceny postępu wykonywania testów, a jeżeli coś jest szczegółowe, no to jest przeciwne szybkości. Więc myślę, że osoba, która układała pytanie, układała to w ten sposób, żeby właśnie tutaj zderzyć jedno z drugim. Chociaż, tak jak powiedziałem, dla mnie najpraktyczniejszym rozwiązaniem problemu, który jest postawiony w pytaniu, byłaby odpowiedź C. Ale na egzaminie odpowiedziałbym B.